Cześć, witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Dziś pierwsze pytanie od Małgorzaty. Dzień dobry, czy na redukcji po obliczeniu swojego zapotrzebowania kalorycznego przy uwzględnieniu docelowej wagi musimy zmniejszyć to zapotrzebowanie np. mnożąc przez 0,85, żeby bezpiecznie chudnąć? Czy raczej na ketoredukcji zapotrzebowanie kaloryczne pozostaje niepomniejszone, a sam sposób odżywiania powoduje, że chudniemy? Makro 20-70-10. Co robić, żeby ciągle nie liczyć makrokalorii? Pozdrawiam. Tak naprawdę dwa pytania. Pierwsze o to, czy obniżać zapotrzebowanie kaloryczne. I ogólnie kalorie nie są najważniejsze, nie są jedynym czynnikiem pod kątem redukcji wagi, natomiast są na pewno jednym z czynników i też nie powinniśmy ich nawet na keto tak całkowicie lekceważyć. Także tak, jeżeli chcemy schudnąć, to swoje zapotrzebowanie kaloryczne obniżamy. Natomiast Małgorzata tutaj napisała, że przy obliczeniu zapotrzebowania kalorycznego przy uwzględnieniu docelowej wagi. Czyli jeżeli to zapotrzebowanie obliczyła się na przykład dla, nie wiem, minus 10, 20 czy 30 kg, to automatycznie jakby tam jest troszkę mniej tych kalorii, bo rzeczywiście nie powinniśmy tutaj bazować na naszej tkance tłuszczowej, którą chcemy zredukować. Więc to już jest tak naprawdę redukcja kaloryczna. Nie wiem jeszcze, jakiego wzoru użyłaś i w jaki sposób to obliczyłaś, natomiast ogólnie przyjmuje się, że jeżeli chcemy schudnąć, to bierzemy nasze zapotrzebowanie, tak, obecne, i odejmujemy od tego maksymalnie 20% bądź maksymalnie 500 kilokalorii, w zależności od tego, jaka ta kaloryczność jest na początku. Także tak by to wyglądało. I drugie pytanie, co zrobić, żeby tego wszystkiego nie liczyć? Jedzenie intuicyjne to jest coś, co ja bardzo polecam. Niestety nie wszyscy od razu mogą jeść intuicyjnie i nie wszyscy na redukcji mogą jeść intuicyjnie. Podam Wam swój własny przykład. Ja mam wciąż kilka kilogramów więcej niż miałam przed ciążą i nie liczę, bo mi się jeszcze trochę nie chce i ciężko mi się zorganizować. I mimo tego, że wszystko mam jakby uregulowane i wszystko jest ok, to jednak tych kilku kilogramów przy mojej obecnej aktywności, która też nie jest jakaś bardzo duża, nie zrzucam i wiem po prostu, że jeżeli będę chciała, to będę musiała się troszkę bardziej do tego przyłożyć i po prostu sobie to policzyć albo dużo więcej trenować, ale to też jest problematyczne na ten moment przy małym dziecku. Dlatego po prostu czasem tak, czasem trzeba liczyć. Natomiast Małgorzato, są różne też metody na to, żeby jakby jeść intuicyjnie i żeby to się mieściło w tych naszych ramach. Ja tutaj mogę Cię zaprosić na przykład do mojego kursu, bo zarówno w kursie Keto Start, jak i w Keto Redukcja umieściłam dwie odrębne zasady tego, w jaki sposób komponować właśnie posiłki bez liczenia makro, żeby ta kaloryczność i to makro nam się zgadzało. Czyli zasada talerza na redukcji i zasada porcji tłuszczu na ketoadaptacji. Jeżeli jest ktoś, kto z tych kursów korzystał, to być może albo jest moim podopiecznym, to może dajcie znać, czy Wam się te metody sprawdziły, bo wiem, że wiele osób z nich korzysta. Także tam jest to wszystko rozpisane, są PDF-y i można też w ten sposób się po prostu nauczyć tego przygotowywania posiłków, żeby nie być uwiązanym do jakiejś aplikacji czy kalkulatora. Kolejne pytanie. Pani Jasiu, chciałabym spytać o test obciążenia glukozą w ciąży, jeśli jest się na diecie niskowęglowodanowej. Przy ostatnich badaniach poziom glukozy na czczo wyszedł mi 96. Zwykle tak mam, że glukoza na czczo jest wyższa. Jest to wczesna ciąża, szósty tydzień. Czy robiąc to badanie mogę sobie zaszkodzić? Lekarz nie przyjął do wiadomości, że jestem na diecie niskowęglowodanowej. Ja już to wielokrotnie mówiłam, że jestem przeciwniczką i uważam, że nie powinno się po prostu robić krzywej cukrowej, będąc na diecie keto czy niskowęglowodanowej. Nieważne, czy jesteśmy w ciąży, czy nie, bo po pierwsze, to badanie wyjdzie nam fałszywie negatywne, czyli wyjdzie nam albo cukrzyca nieraz, albo insulinooporność, po prostu wyjdzie gorsze niż tak naprawdę jest, bo przyjmujemy dużą dawkę po prostu czystej glukozy, do której nie jest organizm w danym momencie przyzwyczajony.
Także nie powiem ci, że jesteś w ciąży i teraz weźmiesz, zrobisz to badanie i że to jest niebezpieczne, bo lekarz powiedział, że to badanie powinnaś zrobić, ale ja tego badania będąc w ciąży nie zrobiłam, mimo że mi też lekarz powiedział, że powinnam je zrobić. Więc tak, uważam, że może to być, nie mówię, że zagrożenie dla zdrowia czy życia, ale że nie jest to po prostu dobre wyjście. I też właśnie przez to, że no, po prostu wyniki nie będą wiarygodne. Także uważam, że nie powinno się tego badania robić. To, co ja zrobiłam i czym przekonałam lekarza prowadzącego, to użyłam po prostu sensora. Możesz sobie sprawdzić mój film o biohackingu, czyli właśnie takim monitorowaniu glukozy przez 2 tygodnie, 24 godziny na dobę. I ja po prostu zakupiłam taki sensor, pokazałam pani ginekolog te moje pomiary, które były bardzo dobre z tych 2 tygodni i powiedziała, że dobra, no to jak pani ma jakieś tam swoje diety, nie wiem po co, to niech już będzie. Także ja to zrobiłam w ten sposób. Dobrze, Pawlosi All. Mam 14 lat, 174 cm wzrostu i jestem całkowicie zdrowy. Spotkałem się z wieloma opiniami na temat żywienia dzieci ketogenicznie. Jakoby na pełnowartościowej diecie keto dzieci miałyby nie rosnąć prawidłowo. Bardzo zależy mi na wzroście, ale na diecie keto. Czyli rozumiem, że... Okej, chcesz jakby jeszcze rosnąć, ale na diecie keto, jestem na niej od 3 miesięcy, czuję się świetnie. Czy mam z niej wyjść, czy może nie muszę się tym przejmować i nie martwić o wzrost? Bardzo proszę o odpowiedź. No, nie jestem w stanie Ci dać takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ja nie jestem zwolenniczką diety keto u dzieci czy u młodzieży. Masz 14 lat, to już młodzież zdecydowanie. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jeżeli nie ma wskazań, to nie jest to optymalny sposób żywienia. Czy jakoś bardzo zaszkodzi, jeżeli stosujesz na przykład keto kliniczne, czyli takie, gdzie tych węglowodanów rzeczywiście jest poniżej 20 gramów, gdzie jest bardzo dużo odsetek tłuszczu i też jest bardzo mało białka, to tak, szczególnie właśnie ta bardzo mała podaż białka może ograniczać wzrost. Natomiast to jest ketoza kliniczna, która jest stosowana na przykład u dzieci, które po prostu są chore i nie mogą i muszą być właśnie w tej ketozie, żeby chociażby no, przeciwdziałać skutkom choroby. Natomiast pytanie też, dlaczego jesteś na keto i czy masz jakieś wskazania? Bo ja na przykład mam młodych, poniżej 20 roku życia podopiecznych, którzy mają insulinooporność i wtedy ja zawsze staram się najpierw zrobić to w stylu low carb, nie od razu keto. Ale rzeczywiście ograniczenie węglowodanów przynosi korzyści. A jeżeli ty się dobrze czujesz, jesteś zupełnie zdrowy i dobrze się czujesz na keto, to pytanie, czy źle się czujesz nie na keto, bo jeżeli tak, to być może tutaj też jest jakiś problem z elastycznością, no bo ogólnie, jeżeli jest wszystko ok, mamy dobrą elastyczność metaboliczną, to szczególnie, jeżeli jesteśmy aktywni, a to też różnie bywa, no to szczególnie w młodym wieku powinniśmy czuć się dobrze jedząc węglowodany, tak? Bo też gdzieś tam je za chwilę zazwyczaj spalamy. Także to zależy. A jeżeli chcesz pozostawać na low carbie czy keto, to zadbaj o odpowiednią podaż białka, nie ograniczaj go jakoś bardzo oraz też staraj się jeść wystarczająco dużo warzyw czy ewentualnie owoców, tak żeby to nie było 20 gramów węglowodanów, bo tego raczej nie polecam. Elżbieta, ja mam takie pytanie. Czy poleca Pani suplementację witaminy D jako samej witaminy, czy może w komplecie z witaminą K2? Z tego, co się orientuję, to biorąc je w połączeniu, to chyba nie można używać 8000 jednostek. Słyszałam też, że drastycznie podnosząc dawki witaminy D, należy też przyjmować witaminę A. Czy mogłaby Pani wypowiedzieć się na ten temat? Byłabym bardzo wdzięczna. Dodam, że interesuje mnie osobiście ten temat, ponieważ moja mama choruje na cukrzycę typu drugiego. Podaję jej regularnie witaminy D, A, E. Mamy już pewne sukcesy. Mamie udało się zredukować wagę, poprawić wyniki glikemii. Mama na początku przyjmowała 8 jednostek insuliny. Dzisiaj już zeszliśmy do 6, a czasem nawet do 5. Myślałam o tym, żeby podawać mamie witaminy D3, K2, MK7, ponieważ ma inne choroby współistniejące typu zwyrodnienie stawów. Jednak ostatnio widziałam publikację, że witamina K2 wcale nie pomaga w leczeniu zwyrodnień. Czy mogłaby Pani napisać coś na ten temat albo nagrać film? Jestem po raz pierwszy na Pani kanale. Pozdrawiam serdecznie i liczę na jakąś odpowiedź. Oczywiście zostawiam suba. Elżbieto, bardzo mi miło. Witam Cię tutaj w naszej społeczności. Jeżeli chodzi... To były pytania pod filmem dotyczącym witaminy D3. Rzeczywiście ja tam nie poruszyłam
tematu łączenia tego z K2, bo skupiłam się stricte na D3. Natomiast tak, szczególnie jeżeli bierzemy większe dawki, czyli niż te 2000 zalecane, które moim zdaniem jest trochę za mało u większości osób, to powinniśmy dodawać też witaminę K2, MK7. I tutaj nie ma potwierdzenia 100% we wszystkich jakby tutaj badaniach, ale moim zdaniem, jak dla mnie, to potwierdzenie jest wystarczające, że rzeczywiście stosowanie wyższych dawek witaminy D3 powinno iść w parze z witaminą K2, MK7, ponieważ wtedy wapń jest lepiej rozdysponowywany, tak? Bo witamina D3 też tutaj w tym procesie uczestniczy i dzięki K2 ten wapń rzeczywiście jakby służy bardziej do mineralizacji kości niż do na przykład odkładania się w naszych żyłach czy tętnicach, czego byśmy nie chcieli. Dlatego przy wyższych dawkach polecam witaminę K2, MK7, w ogóle polecam suplementację tej witaminy, tylko pamiętajmy, że stosowanie takich preparatów łączonych zazwyczaj sprawia, że jak bierzemy wyższe dawki witaminy D, to przedawkujemy K2. Moim zdaniem 100 do 200 mikrogramów witaminy K2 to w zupełności wystarczy, nie więcej, dlatego lepiej jest je brać rozdzielnie albo dodatkowo jeszcze suplementować witaminę D3. Natomiast jeśli chodzi o witaminę A, to nie znalazłam jakichś najświeższych publikacji potwierdzających bądź negujących to, ale we wcześniejszych publikacjach sprzed już kilku lat, tylko że to chyba były badania na zwierzętach, ale rzeczywiście były takie głosy, że witamina A właśnie nie powinna być suplementowana razem z witaminą D3. Ale jakby też nie trzymałabym się tego tak ściśle. Wydaje mi się, że jeżeli podajesz mamie jakieś w miarę normalne dawki witaminy A i E bez przedawkowania, to nie ma przeciwwskazań, natomiast no, być może nie łącz tego tak na wszelki wypadek po prostu je w jednym jakby podaniu z wyższymi dawkami witaminy D3. To ja bym to tak zrobiła. Dobra, sysieczka. Ja też mam pytanie odnośnie suplementacji witaminy D3 plus K2. Zażywam jedną kapsułkę zawierającą 2000 jednostek D3, 200 jednostek K2. W którymś z poprzednich filmów wspomniała Pani, żeby D3 suplementować w dawce 1000 jednostek na 10 kg masy ciała. Nie mam nadwagi, więc chciałabym brać 4000 jednostek, ale w takim wypadku ma się to do 400 jednostek witaminy K2. Czy może to mieć jakieś negatywne konsekwencje? No właśnie, moja droga, odpowiedziałam na to w poprzednim pytaniu. Przedawkowanie witaminy K2 też nie jest niczym dobrym. Pewnie nic by się nie stało przy tutaj tych 400 jednostkach, natomiast polecam Ci po prostu kupić osobne suplementy albo brać ten suplement, tylko tak, żeby była 100 albo 200 mikrogramów K2 i resztę witaminy D3 do tych 4000 na przykład uzupełnić sobie osobno, żeby nie przedawkować witaminy K2 MK7. Julia, dziękuję Ci za ten film, jak zwykle bardzo bogaty w informacje. Mam pytanie odnośnie orzechów. Są one bogate w różne minerały i dobre na keto, ale czy można ich nie jeść albo czymś zastąpić? Mam alergię na wszystkie orzechy, łącznie z migdałami, więc nie mogę ich jeść. Co ma podobne wartości? Jakieś pestki, np. dyni, słonecznika, nasiona? Czy w ogóle się tym nie przejmować, że nie dostarczy jakichś cennych składników nie jedząc orzechów? Droga Julio, jeżeli masz alergię na orzechy, to zdecydowanie je wyklucz i ich nie jedz i to będzie dużo lepsze. I tak, orzechy są źródłem składników mineralnych, są też źródłem zarówno białka, jak i węglowodanów, jak i tłuszczu, więc są dość takim fajnym, zbilansowanym produktem. Natomiast jeżeli ich nie będziesz jeść, a Twoja dieta jest bogata w różne inne produkty i substancje, to naprawdę nie jest tak, że sobie czegoś nie dostarczysz, bo tych orzechów nie jesz, bo praktycznie wszystkie te składniki są też w innych produktach spożywczych. A dodatkowo orzechy mają kwas fitynowy, więc osoby, które nie mają świetnego wchłaniania i tak naprawdę sobie tak dużo tych wartości odżywczych z nich nie przyswoją, no chyba, że te orzechy moczą i wtedy jakby częściowo neutralizują działanie tego kwasu fitynowego. Jak najbardziej pestki czy nasiona to są produkty też bogate w składniki odżywcze, więc możesz sobie je dodawać do diety, jeśli nie ma przeciwwskazań, ale po prostu dobrze zbilansowane keto, jeżeli będzie bez orzechów, to na pewno nie będzie niedoborowe. I ostatnie pytanie od Emilii. Witam, dzięki Pani zmieniłam swój styl życia. Dziękuję. Przydałby się film na temat tłuszczy. Ja sama mam pytanie, jak przechowywać oliwę z oliwek? Pozdrawiam Cię plutko. Emilio, bardzo mi miło i dziękuję. Natomiast jakby
te zmiany to są wasze zmiany i to sobie je tak naprawdę zawdzięczacie, także gratuluję ci tutaj tego, bo moje gadanie no, może być po części pomocne, ale to jeszcze niczego nie zmieni u was, u mnie trochę zmienia, jak sobie tak pogadam. Natomiast jeżeli chodzi o tłuszcze, no pytanie co konkretnie, bo filmów o tłuszczach nasyconych, nienasyconych, ile i tak dalej, jest dużo na kanale, wystarczy tam sobie u mnie w wyszukiwarce wpisać, co nas interesuje. Natomiast odnośnie przechowywania oliwy z oliwek, to już służy odpowiedzią. Oliwy z oliwek nie przechowujemy w lodówce, a w temperaturze pokojowej i najlepiej jak ona jest w ciemnym miejscu, czyli na przykład ja staram się, chociaż nie wszystkie oliwy takie są, ale staram się kupować oliwę w czarnym szkle. Nieraz kupuję też dobrą oliwę, bardzo lubię taką jedną włoską, właśnie ona nie jest w ciemnym szkle, a w jasnym, ale w szkle. I trzymam ją po prostu w cargo, tak? Czyli jakby nie przy oknie, na, nie wiem, na parapecie, to na pewno nie będzie dobra opcja, ale w temperaturze pokojowej właśnie w jakiejś szafce, czy właśnie w cargo, na tej zasadzie. I to będzie odpowiednie przechowywanie oliwy. Dziękuję Wam, moi drodzy, za dziś. Zapraszam na kolejne odcinki, bo mam jeszcze tutaj od Was listę pytań i oczywiście zapraszam do zadawania kolejnych i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami również w komentarzach. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia. Cześć!